Cześć moi drodzy, z tej strony Farrell i witam Was bardzo serdecznie w dzisiejszym odcinku. Jak dobrze wiecie, ostatnio wraz z innymi youtuberami oraz streamerami z Twitcha byliśmy w Paryżu. A co tam robiliśmy i czego szukaliśmy, dowiecie się właśnie z tego materiału. Na samym początku chciałem bardzo podziękować Epic Games za samo zaproszenie na ich stoisko i że umożliwili mi nagranie właśnie dla Was tego materiału. Dodatkowo pozdrawiam całą ekipę z Paryża, Manojka, Jacoba, Highstyla, Aleksandras oraz Angele. Jesteście mega super pozytywnymi osobami, mam nadzieję, że spotkamy się jeszcze raz ponownie. Tym razem na IEM-ie. Manojek oraz Jacob również nagrali materiał na temat Paris Game Week. Link do ich kanału oraz filmu znajdziecie w opisie tego filmu. Ja teraz już nie przedłużam, zapraszam do oglądania. Okej, jesteśmy w Paryżu, 12 godzin, 12 godzin. No, u mnie trochę krócej, więc spoko. Od wyjścia z domu 12 godzin. Ale Farrell właśnie, był u mnie w domu, potwierdzone. Dokładnie. Jak ci minął lot, powiedz? Super. Super. Jakie słowa znasz po francusku, prócz oui? Zakończmy tą rozmowę. Mordeczki, miłe zaskoczenie, lot naprawdę super. Jedzonko również bardzo super. A spoko było, no. Trzeba podziękować Epic Games za business class. No nie. Fajnie. Teraz dzwonimy na Uber. I najpierw lecimy. W bagaże, stary. Przydałyby nam się. Najpierw w bagaże, później dzwonimy na Uber, lecimy na hotel, bo mamy już dość tej podróży. Widzimy się w hotelu, elo. Wiecie co jest najlepsze? Że sobie chodzimy po Paryżu. Tak jest. A jutro czeka nas mega wydarzenie. Fajny event. Paris Games Week. Paris Game Week. Gdzie zostaliśmy obydwoje zaproszenie od Epic Gamesa. Gościu, nie nagrywaj mnie, nie kameruj mnie wszędzie, Christian Farrell. A on chciał kebaba tam kupić. Chciałem. Dokładnie. Tu nas hotelik, elegancki. Co ty masz tam za ramię predatora, gościu? A takie, o! A weź pokaż, jak to chodzi. To jak chodzi? Zobacz. Klikasz tak. No. To i już chodzi. I tak o. Zobacz jaki sprzęt. Chłopie, Robocop. Dobre, co? Za chwileczkę się udajemy na Paris Game Week. Jacob właśnie szuka adresu. Jak ci mordo idzie? Szukanie? Beznadziejnie, że tak powiem. Czekaj, czyli, stary. Czyli tak jak zawsze. Dobra, gościu, zaraz jesteś wyjaśniany i sam będziesz szukać adresu. Dobra. Tutaj jest stary ten wielki budynek. No tak. Gdzie jest ta impreza o 19, ale myślisz, że to też tam będzie? Ta cała impreza? Może i tak. Dzisiaj w ogóle o godzinie 19 Epic Games organizuje jakiś meeting dla wszystkich zaproszonych. Meeting. I będziemy... No meeting. Dobrze to powiedział. Event. Zamawiaj tego Ubera. I prawdopodobnie będzie to impreza w najwyższym budynku w Paryżu. Większy niż wieża Eiffla, tak? To jest trochę niższe, ale widać wieża Eiffla. Aha, trochę niższe, ale widać wieża Eiffla. Czekamy na Uber, BMW seria 5, ale jest gruba zadyma. Macham wam. Dobra, przyjechał w końcu Uber. Aha. Awaryjki włączył, tam zajechał, dobra. To nie jest złe, nie jest zły manewr. Gościu odbił. Pogoń za Uberem. Siadaj. Hello. Bonjour. Stary, w końcu. No. W końcu dotarliśmy, 20 minut drogi, jesteśmy przed wejściem na Paris Game Week. Teraz będziemy szukali jakiegoś biura akredytacyjnego, żeby dostać jakąś wieściówkę, bo na razie nie wiemy, gdzie mamy się udać. Dobra, jakimś cudem udało nam się wejść. Nawet nie sprawdzali biletów tak naprawdę. Idziemy na pawilon 1. Dostaliśmy jakieś zniżki na gierki. Wjeżdżamy na rewir. Tak, o. Wow. Powiem, że to jest całkiem spore. To jest dopiero pierwszy pawilon, a jest ile? 5? 5, 6? Chyba. Przed Państwem za chwileczkę się ukaże strefa Fortnite. Ma
masa osób, powiem wam, że PGA to się chowa. Ale nie ujmuję nic temu eventowi, naprawdę fajne wydarzenie, więc bardzo polecam. Chyba dla młodszych jakiś tutorial. Zobacz, tam wariat kaskader poleciał. Zobaczcie, jaka kolejka na te wszystkie atrakcje. Zobaczcie, lamę zamknęli w klatce. Zobaczcie, jaki mają przepiękny sklep z koszulkami. Tam już ty nie wezmę, dowódczyni drużyn przytulanek. Bright Bomber, Rose Pink. Bright Bomber, Greasy Grey. Rose Pink, ok. Hello. Hello. I would like to buy... Come with me, Konstantin. Ten problem. Ok, no problem. Bright Bomber, Pink Rose. We accept only CB, I'm sorry. Ah, only cars. It's okay? Okay. So where do you want? Bright Bomber Rose Pink, 20 euro. Okej, cool. Dziwna sprawa, bo można płacić tylko i wyłącznie kartą. Tak wygląda cennik. Apple Pay, Apple Pay. Właśnie pani przyniosła. So, this is for you. Thank you. I will put a bed. Alright. Okay. Thank you. That's have a nice day. Have a nice day. Właśnie odebraliśmy nasze akredytacje. Opaseczka, piposka, smysz. Idziemy na backstage zobaczyć, co się dzieje. Mega fajnie to wygląda. Wchodzimy gdzieś na górę, na jakąś scenę. Okej, tu mamy taką strefę. Z przekąskami. Z napojami, ze wszystkim. Nie ma nas zamiast jeszcze wypić. Chipsa. Tutaj sobie ktoś gier czy Fortnite'a. Ogólnie wszystko mega zorganizowane. Idziemy zobaczyć teraz, jak to wygląda z góry. Okej. Powiem wam, mega impreza. Ej, mega kozacki burger, zobaczcie. Ludzie sobie z nim zdjęcia zrobią. Paki majezy kozacki. I jest Disco Lama. A tutaj lama z bandytą. Idziemy zobaczyć do jakiejś fotobudki, zobacz co się dzieje. Ludzie tańczą. Dobre. Evolution, tylko że Fortnite. To jest. Ale Stasik stary. Kozak, nie? Dobra, wbijamy do środka zobaczyć. Możemy? Normalnie, za kurtynę wchodzę. Dawaj, stary. Tunel grawitacyjny, zobacz. Lama poleciała. Wystrój Halloweenowy. Ale to creepy. Jacob! Co tam jesteś? Wow! High five! High five! Perfect! Idziemy dalej.
Hello? Dawaj, teraz ja kogoś wystraszę. No bo wariacie! Co jej się w głowę stało? O nie! Najgorzej! A tutaj ludzie naśladują tańce z Fortnite'a. Dawaj, Jacob, dołączaj! Mamy stary odsyłkę! Zobaczcie, jaka kolejka na labirynt, a my żeśmy weszli z tamtej strony, od tyłu. Tutaj walki rodziców z dziećmi. Prawilne, zobacz. I stary dostał. Zobaczcie, jakie konkretne cosplaye. Wow. Naprawdę mega robota. Tutaj mamy coś dla fanów World of Tanks. Kozak czołg. W końcu wychodzi dwójeczka. Mordzianty, jak ci się targi podobają? Kozacko. Kozackie, co nie? Tylko, że powiem szczerze, za dużo ludzi, za dużo ludzi. Coś naprawdę kozackiego, zobaczcie na to. Wodospad z prawdziwą wodą. A tutaj kino. Wow, wow. Coś dla fanów Tomb Raidera. Zobaczcie, jaka kolejka, niestety tam nie wejdziemy. Zobaczcie, tutaj Pokémony uciekły z Pokébola. Tu mamy Raptora. Zarąbisty. Idziemy teraz zobaczyć na pawilon drugi. Powiem wam, że nagrywanie z telefonu jest o wiele, wiele łatwiejsze, ponieważ ręka nie boli. Do pawilonu drugiego idziemy. I nie musimy tego sprzętu tak zaszczyć. Stary, zobaczmy ludzi. No właśnie, patrzcie. No, jak my tam przejdziemy, nie wiem. Widzimy się za chwilę. Okej, w końcu znaleźliśmy Wiedźmina. Nie wiem dlaczego, jest on w strefie junior. Tu mam jakiś karniwal. Nie wiem dlaczego, bo to jest strefa dla Farela dokładnie. Aha, chyba że tak. O, pawilon trzeci. Ciśniemy na pawilon trzeci. Zrobimy dzisiaj takie wielkie kółko. Nie, no nie idzie przejść, zobaczcie co się dzieje. Stoimy już chyba 10 minut w korku. Ale coś tam się musi dziać ciekawego. Staliśmy prawie 20 minut w kolejce. Do niczego. Porażka, ja nie wiem o co chodzi w ogóle. Najlepsze było to, że zanim weszliśmy tą kolejkę, były drzwi na zewnątrz i można to było obejść w 2 minuty. Jeszcze IQ. Jakiś ten, koncert.
znacie tego typka, napiszcie w komentarzu. Strefa Old School, Bombermana grają chłopaki. A to jest Bomberman jakiś zespołowy, wiecie? Kilka osób się gra, naprawdę kozacko. Nie. Nie no wariaci, ja się chyba skuszę. O mamo. Którego warma chcesz? Najdłuższego. Przyszliśmy wszystko w koło i powiemy wam, że Fortnite robi najlepszą robotę, najlepszy ma stanowisko, najlepsze atrakcje. Reszta się chowa. No dobra, samochód tam jest tak. Słabo. Ej, konkurencję mam we Francji. Chyba będę musiał zrobić takiego samego, co wy na to? Oni nie mają konkurencji, stary. Naprawdę mega zrobiony. I fajnie szczegółowość zachowana. Manoś stoi, nie czuję. Siemane maneczko. Kolejne super cosplaye z Fortnite'a. Zobaczcie, jak to zarąbiście wygląda. Buh. Po całym dniu ciężkim zajechani, co nie mordo? Tak jest. Patrzcie, co dostaliśmy fajnego. Nawet jeszcze nie przymierzaliśmy. Dostaliśmy fajnego. Lamcia zbajerowana kozacka. Nie, to jest... No, lamorożec, dobrze. Co za koszulka drifta? Ty. Jak ja normalnie disco lama. Tutaj co? Bluza drifta, hoodies. Ej, kozak. Ciekawe, czy rozmiar będzie dobry. Tutaj Fortnite'ik. Do tego... takie coś na telefonik. I to wszystko. A, jeszcze jest czapeczka. Czapeczka drifta. A ty co masz, mordo? Drifcik. Drifcik. Lamunia. Kolejna lamunia. A, ty masz różową. Sztos. Sztosik, sztosik. Różowe hoodie, tak o. Będzie ubierane? Nie wiem. Co? Idziemy wypić coś halloweenowego? Kozak widok, co? Dzięki jeszcze raz Epic Games. Gonię cię, mordo! Nie no, jedną ręką kamerować, jedną kierować, to jest kopię mistrzostwo świata. Gościu! Dawaj! Jedziemy! Masz czerwone, a jedziemy, dawaj. O nie, ulica? Dobra. Yeah. Nie można cię czekać w pampiku. Chłopie, wiesz jak się jedną ręką ciężko kameruje? Wiem. Wow. Ja jej gaz, ona z gaz. Gdzie my jedziemy teraz? Prosto. Jeszcze nie. Prosto i w lewo chyba, nie? Zobacz, ma kolażówę, gościu. Zobacz, kolażówę. Dobra, dojechaliśmy, mega zimno. Jest za nami Pentagon. Lecone dalej, normalnie. Odstawiamy teraz nasze Batmobile, które się dobrze sprawują. Parę foteczek na schodach i ciśniemy dalej. Ta fotki cyknięte na szybko, Jacob. Jak było? No, krótki rękaw, 5 stopni, lecone było. Dokładnie. Lecimy dalej zwiedzać na hulajnogach. Co teraz? Masz w pomyśle? Na pomyśle? Pomyślam. Jaki masz teraz pomysł? Nie wiem, stary jeszcze. No, coś znajdziemy z pewnością. Hulajnogi już odstawiliśmy. Farel ma zajechany wokal, jest tak zimno. Masakra jakaś. Jacob jest też tak wymęczony. Teraz lecimy sobie na wieżę Eiffla zobaczyć właśnie Uberkiem. I zobaczymy, ile wytrzymamy u góry. Widzimy się zaraz. Jesteśmy właśnie już pod Eiffel Tower. Teraz będziemy tam wchodzili. Jest chłodno i prawdopodobnie wązi nas winda. Nie trzeba chodzić do połowy, bo do połowy się wchodzi, a później dopiero się jedzie. O kurde, czerwone. Ha! Że chyba jednak się nie zobaczymy na górze, ponieważ jest mega wielka kolejka. Mamy już godzinę 16 z groszem. A jak my tam wjedziemy, to będzie już ciemno. My chcieliśmy bardzo mocno zobaczyć to w dzień, bo widzieliśmy już z góry Paryż nocą. Jak byliśmy na afterparterku. Szczerze, nie chce mi się czekać w tej kolejce i jest mega zimno. To co, Jacob, robimy? Chyba pas. Chyba tak, wiesz, bo tutaj dopiero bilety sobie kupisz, a tam jeszcze potem stoisz do kolejki, żeby wjechać. No, to się równa
pas. To się równa pas. Idziemy jeszcze, pochodzimy troszeczkę po Paryżu. Jakiś magnesik kupimy dla babuni, dla lodóweczkę. A dla babuni, no to ta, inna sprawa, wiadomo. Z Paryża. Więc, no niestety, Jerzy Eiffel wam nie pokażemy. Moi drodzy, tak to mniej więcej wyglądało. Mam nadzieję, że tego typu materiał wam się również podobał. Przepraszam troszeczkę za jakość nagrań. Wiem, że ten mikrofon troszeczkę był za głośno, ale niestety nie byłem przygotowany na aż tak wielki hałas, który miał miejsce na tych halach. Ja dziękuję jeszcze raz wszystkim za uwagę. Pozdrawiam wszystkich cieplutko. Trzymajcie się. Cześć.